gwiazdy doskonale widzą, jak świętować Halloween. W naszej galerii przypominamy najciekawsze przebrania z poprzednich lat. Jak na imprezach prezentowali się Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan, Anna i Robert Lewandowscy, Mafasz Jączy, Julia Wieniawa. Halloween to tradycja, która już kilka lat temu wpisała się na stałe w kalendarz polskich imprez okolicznościowych. Obchody tego dnia przywędrowały do nas ze Stanów Zjednoczonych. To właśnie tam jest ono obchodzone na ich uczniów. Organizowane są imprezy. Wszyscy przystrajają swoje domy i przebierają się w najbardziej upiorne stroje. Symbolem święta jest wydrążona dynia, która zazwyczaj ma wyłamane zęby lub szyderczy uśmiech. Koniecznie musi być ona podświetlona. Mile widziane są też czaszki, nietoperze, sztuczne pajęczyny i pająki, mumie lub zombie. W Polsce święto to stało się bardzo popularne i jest bardzo chętnie obchodzone, zwłaszcza przez najmłodszych. Dzieci bardzo chętnie wędrują po domach w swoich przebraniach i zbierają, uczestniczą w zabawie cukierek, albo psikus. Dorośli natomiast chętnie bawią się na organizowanych w tym dniu imprezach. Oczywiście na taką prywatkę obowiązuje specjalny dress code. Im straszniejsze przebranie, tym zrobimy większą furorę. Halloween, najlepsze przebrania polskich gwiazd z ostatniego roku. W tym roku niestety wielkie przyjęcia na Halloween nie będą możliwe ze względu na pandemię. Wszyscy będziemy mogli bawić się jedynie we własnych domach w gronie najbliższej rodziny. Nie przeszkadza to jednak w tym, aby można było przygotować na ten dzień wyjątkowe przebranie. Sięgniemy dzisiaj pamięcią do wcześniejszych lat i przypomnimy sobie przebrania gwiazd, które Halloween zawsze obchodzą bardzo hucznie. Małgorzata Rozenek i Radek Majdan przebrani na Halloween. Małgosia i Radek to jedna z ulubionych par w show biznesie. Małżonkowie zawsze chętnie błyszczą na salonach, a ich kreacje są szczegółowo dopracowane. Również podczas Halloween nie może być inaczej. W poprzednich latach tego dnia zawsze zachwycali swoją kreatywnością. Fantazji na pewno nie można im odmówić. W zeszłym roku w roli Jokera i Czarownicy prezentowali się naprawdę zjawiskowo. Trzeba podkreślić, że chętnie organizują oni tego dnia przyjęcie, na którym bawią się ich najbliżsi przyjaciele. Oczywiście także cały dom obowiązkowo jest ozdobiony. W naszej galerii możecie zobaczyć też zdjęcia z poprzednich lat, na których małżonkowie przebierali się za kościotrupy czy Indian. Anna i Robert Lewandowscy przebrani na Halloween. Również Ania i Robert Lewandowscy uwielbiają to święto i chętnie tego dnia ozdabiają swój dom.
czasami te wykazują się wielką kreatywnością, jeżeli chodzi o przebrania. Widać, że wśród piłkarzy bardzo popularny jest joker i to właśnie za niego w poprzednich latach, podobnie jak Radosław Majdan, przebrał się także Robert Lewandowski. Jego żona Ania swoją stylizacją idealnie się do niego dopasowała. Ma fashion w przebraniu na Halloween. Bezapelacyjną królową przebrań na Halloween jest ma fashion. Influencerka zawsze zaskakuje strojem i trzeba przyznać, że wychodzi jej to znakomicie. Widać, że doskonale się przy tym bawi. W zeszłym roku zaprezentowała się w bardzo pracochłonnym makijażu, który zachwycił wszystkich jej fanów. Komplementom nie było końca. Podobnie jak w poprzednich latach, blogerka przez wielu uważana jest za królową polskiego Halloween. Jej makijaże i kreacje zawsze są na najwyższym poziomie, poniżej ubiegłoroczna, a w galerii jeszcze starsze. Natalia Kukulska w przebraniu na Halloween. Specjalistka od imprez na Halloween jest również Natalia Kukulska. W zeszłym roku pokazała zdjęcia z zabawy i trzeba przyznać, że oprócz pięknych i dopracowanych w każdym szczególe strojów, zaszalała także w kuchni. Na zdjęciach widzieliśmy poczęstunek, który był przygotowany specjalnie na ten wieczór. Nie zabrakło oczywiście wystylizowanych gości, a cały dom tonął w strasznych dekoracjach. Joanna Liszowska w przebraniu na Halloween. Joanna Liszowska to aktorka, które widzowie pokochali za rolę m.in. w serialu Przyjaciółki. Dzięki swoim ponętnym kształtom już dawno zyskała w naszym kraju miano największej seksbomby. Na co dzień zawsze ubiera się bardzo kobieco i również podczas Halloween postanowiła pokazać się w ponętnym przebraniu kocicy. Ona zdecydowanie wie, jak rozpalać męską wyobraźnię. Agnieszka Kaczorowska z mężem w przebraniu na Halloween. Agnieszka Kaczorowska i jej mąż Maciej Pela doskonale wiedzą, że grunt to dobra zabawa. Młode małżeństwo w Halloween również wyznaje te zasady i na jednej z poprzednich imprez zaskoczyli niesamowicie zabawnymi strojami. Tancerze przebrali się za popularne bajkowe minionki. Swoim strojem na pewno przypadli do gustu wszystkim dzieciakom. Anna Dereszowska w przebraniu na Halloween. Aktorka Anna Dereszowska nie tylko na scenie teatru występuje w dopracowanych stylizacjach. W życiu prywatnym również potrafi popuścić wodze fantazji, co widać zwłaszcza w jej strojach na Halloween. Dwa lata temu zafundowała sobie strój Baby Jagi, z zębami, których na pewno długo nie można zapomnieć. Bijemy brawo za pomysłowość i odwagę.